Konferencja ostatnia. W niebie zajmę się czynieniem dobra na ziemi. Pośmiertne życie Teresy. Dans les derniers mois de dernière semaine de sa vie, sœur Thérèse éprouve encore un grand désir, le plus grand de toute sa vie. W ostatnich miesiącach i tygodniach swego życia Teresa przeżywa największe pragnienia, jakie kiedykolwiek miała. W wieku zaledwie 24 lat umiera na gruźlicę, chorobę w owych czasach nieuleczalną. W 1897 roku w 16-tysięcznym Lisieux na gruźlicę umierała jedna osoba tygodniowo. Przed śmiercią Teresa przeżywa ogromne pragnienia. Celem jej życia jest kochać Jezusa i sprawić, aby inni Go kochali. W obliczu śmierci Teresa, której życie ziemskie okazało się tak krótkie, zastanawia się nad tym, czym będzie jej życie po śmierci. Choć wciąż przeżywa próbę wiary, ma nadzieję, że zobaczy Boga. To jej jednak nie wystarcza. Modli się, aby po śmierci mogła również czynić dobro na ziemi. Jej dwaj duchowi bracia, misjonarze, z których jeden ma 22, a drugi 24 lata, smucą się z powodu jej bliskiej śmierci i obawiają się, że Teresa o nich zapomni. Ona jednak mówi: nie jestem egoistką i nie przestanę was wspomagać, a nawet pomogę wam jeszcze więcej. Do jednego z nich napisała: nie umieram, ale wchodzę w życie. Czy jest jednak rzeczą możliwą, aby czynić dobro na ziemi po śmierci? Teresa zastanawia się nad sytuacją aniołów i tak sobie mówi: aniołowie w niebie wychwalają i uwielbiają Boga, jak to ukazuje Apokalipsa. A mimo to spełniają również misję na ziemi. Archaniołowie Gabriel, Rafał i Michał są wysłańcami Boga i interweniują w życiu ludzi. Ponadto każdy z nas ma swojego anioła stróża. A zatem, mówi Teresa, skoro aniołowie wpatrują się w Boga i jednocześnie zajmują się ziemią, to dlaczego nie mogłabym czynić podobnie? Modli się więc, aby Jezus ją wysłuchał i aby ona również mogła spędzać swoje niebo, czyniąc dobro na ziemi. Takie pragnienie jest dosyć rzadkie, nawet u świętych. Prawdą jest, że święty Dominik mówił, że po swojej śmierci chciałby dalej wspomagać ludzi na ziemi. Możemy o tym przeczytać w Katechizmie Kościoła Powszechnego. Dla Teresy jest to ostatnie wielkie pragnienie. Odprawia w tej intencji nowennę do świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji. 17 lipca 1897 roku Teresa, po tym jak w nocy pluła krwią, tak mówi do siostry Agnieszki: czuję, że w tym momencie zaczyna się moja misja. Misja, która będzie polegała na tym, aby nauczyć ludzi kochać tak, jak ja go kocham, i aby im dać moją małą drogę. To właśnie jest zasadnicza misja Teresy. Objawić ludziom miłość, jaką ona sama kochała Boga. W tym jak zawiera się cała droga dziecięstwa duchowego, polegająca na kochaniu Boga jako Ojca, z zupełnym zaufaniem dziecka. Droga dziecięstwa to synowskie życie Jezusa na ziemi, ponieważ życie Syna jest całkowitym oddaniem i podporządkowaniem się woli Ojca. I Teresa dodaje: moją misją w niebie będzie czynić dobro na ziemi aż do końca czasów. To aż do końca czasów jest bardzo ważne, choć zwykle się o tym zapomina. Pewna pani w Lisieux zapytała mnie, czy święta Teresa ciągle dokonuje cudów. Odpowiedziałem: tak, proszę pani. Czy jeszcze długo będzie czyniła cuda? Tak, proszę pani, aż do końca świata, ale nie znam jego daty. 30 września 1897 roku Teresa umiera i zostaje pochowana 4 dni później na cmentarzu w Lisieux. Na pogrzebie było 30 osób. Nie pochowano jej na cmentarzu w Karmelu, ponieważ tam nie było już miejsca. W samym Karmelu nic nowego oczywiście się nie wydarzyło. Tak jak przedtem, dalej panuje tam cisza. Bardzo wielu ludzi jednak zastanawia się nad tym,
Jak to się stało, że Teresa stała się znana? Otóż dowiedziano się o niej poprzez list nekrolog. Przygotowany został przez matkę przełożoną i siostry na podstawie napisanych przez Teresę niewielkich zeszytów autobiograficznych. Do tego siostry dodały poezję i listy Teresy. Ostatecznie ów list nekrolog przybrał formę prawdziwej książki, której dano tytuł Dzieje duszy. Na początku wydano 2000 egzemplarzy, a publikację sfinansował wujek Teresy, pan Guérin, ponieważ Karmel był biedny. Książkę tę wysłano do wszystkich Karmeli we Francji, zaś kilka egzemplarzy, które pozostały, siostry spróbowały sprzedać na furcie klasztornej. Wkrótce niektóre z Karmeli poprosiły o więcej egzemplarzy. W ten sposób książka dotarła do ludzi, którzy zaczęli ją czytać. Na niektórych nie wywarła żadnego wrażenia, ale inni poczuli wiele sympatii, a nawet szacunku dla młodej siostry. Zaczęli się do niej modlić i znaleźli się tacy, którzy zostali wysłuchani. Dochodziło do niezwykłych wydarzeń. Na przykład pewna matka miała chore dziecko i oddała je w opiekę siostry Teresy. Dziecko wyzdrowiało. Pewna kobieta podrzuciła książkę swojemu mężowi, który był człowiekiem niewierzącym. Ten przeczytał ją w jedną noc i nazajutrz niespodziewanie poprosił o spotkanie z księdzem. Książka ukazała się w 1898 roku, dokładnie w rok po śmierci Teresy. Nie udało się ustalić ścisłej daty pierwszego cudu, ale jest rzeczą pewną, że pochodzi on z 1899 roku. Ludzie, którzy zostali wysłuchani, chcą podziękować siostrze Teresie. Szukają jej grobu i dowiadują się, że znajduje się on na cmentarzu w Lisieux. Udają się tam zatem, by jej podziękować. Tak rozpoczynają się pielgrzymki do Lisieux, bez żadnego udziału sióstr karmelitanek i niezależnie od rodziny Martin, która cały czas mieszka w Lisieux. Powoli napływa coraz więcej ludzi. Zabierają ze sobą kawałki drewnianego krzyża z grobu i kwiaty. Wkrótce siostry zostają zmuszone, aby postawić koło grobu Teresy policjanta. Umieszczają również napis: możecie zabierać kwiaty, ale zostawcie korzenie. Cuda zdarzają się coraz częściej i czasami są bardzo spektakularne. Na przykład żyła w Lisieux pewna niewidoma dziewczynka, która nazywała się Reine Fouquet. Ojciec przyprowadzał ją na grób siostry i dziewczynka nagle przejrzała. Udali się więc do Karmelu opowiedzieć to siostrom. Kiedy w rozmównicy dziewczynka zobaczyła karmelitanki, powiedziała: ta pani, która mnie uzdrowiła, wyglądała tak samo. Zdarzały się zatem nie tylko cuda, ale i objawienia Teresy. Nakład dziejów duszy szybko się wyczerpuje i w pół roku po pierwszym wydaniu potrzebne jest drugie, liczące już 6000 egzemplarzy. Kolejne liczy 10 tysięcy, następne 20 i 50 tysięcy egzemplarzy. W 1901 roku książka zostaje przetłumaczona na język polski i angielski. W 1905 dzieje duszy ukazują się po holendersku, w 1906 po włosku i portugalsku, w 1911 po hiszpańsku i japońsku, w 1913 po hindusku. Obecnie istnieje co najmniej 50 tłumaczeń. Wszystkie te wydarzenia spowodowały wielkie poruszenie. Karmelitanki nie mogły się temu nadziwić. Pewien angielski ksiądz nazwiskiem Taylor
którego lektura dziejów duszy zupełnie przemieniła, spotkał się w Lisieux z matką przełożoną, Marią Gonzagą, oraz z siostrami i powiedział im tak. Trzeba koniecznie kanonizować siostrę Teresę. Matka przełożona odpowiedziała. W takim razie trzeba by kanonizować wszystkie siostry. Fakt ten dowodzi, że pomysł kanonizowania Teresy przyszedł nie od sióstr karmelitanek, ale od ludzi z zewnątrz. W tym czasie karmelitanki z Lisieux zaczęły otrzymywać listy z całego świata. 50, 100, 200 listów w ciągu dnia. W 1925 roku otrzymywały już 1000 listów dziennie we wszystkich językach świata. Biedne siostry karmelitanki, których powołanie nie polega na tym, by odpowiadać na listy, w ogóle nie panowały nad sytuacją. Pod wpływem zaistniałych faktów siostry zwracają się do biskupa diecezji w Bayeux w sprawie kanonizacji Teresy. Ten odpowiada, że nie do sióstr karmelitanek należy występowanie z tą sprawą. Poleca jednak karmelitankom, aby napisały wspomnienia dotyczące siostry Teresy. Niektóre z nich mówią: Mój Boże, cóż ja mogę o niej powiedzieć? Owszem, była bardzo miła, ale cóż poza tym? Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć. Prawdziwą Teresę poznają dopiero czytając historię duszy. Bardzo często święci żyją między nami, a my ich nie dostrzegamy. W 1910 roku, pod presją ludu Bożego, Kongregacja do Spraw Świętych w Rzymie otwarła proces beatyfikacyjny, zaś kardynał Vico, który był jej prefektem, mówił: Spieszmy się, bo lud ogłosi ją świętą przed nami. Mimo oficjalnego zakazu ludzie nie przestawali modlić się do Teresy i, co najważniejsze, byli przez nią wysłuchiwani. Karmel zaś publikował świadectwa o uzdrowieniach i objawieniach Teresy. Po wydaniu 7 tomów siostry dały za wygraną. W sumie odnotowano 1000 przypadków na całym świecie, zarówno na Alasce, jak i w Polsce, w Afryce czy w Ameryce Południowej. Kiedy pierwszy proces został zakończony, natychmiast rozpoczął się drugi proces apostolski. Matka Agnieszka przedstawiła kongregacji 33 przypadki. Komisja zaś skupiła się na 3. Jednym z nich było uzdrowienie pewnego seminarzysty z diecezji Bayeux-Lisieux, chorego na gruźlicę, który sam przyszedł na proces, aby zaświadczyć o dokonanym uzdrowieniu. W 1923 roku, anulując wszystkie poprzednie dekrety papieży, w tym czasie nie wolno było bowiem kanonizować przed upływem 50 lat od śmierci, papież Pius XI beatyfikuje siostrę Teresę od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. W 2 lata później, w 1925 roku, następuje w Rzymie jej kanonizacja w obecności 500 tysięcy ludzi i 200 biskupów i kardynałów. W 1927 roku ta, która chciała być misjonarką, zostaje ogłoszona przez papieża patronką misji na równi ze świętym Franciszkiem Ksawerem. Patronami misji są więc wspólnie jezuita, który zmarł w wieku 40 lat u bram Chin, i 24-letnia karmelitanka, która nigdy nie opuściła swego Karmelu. W 1929 roku papież ogłasza Teresę patronką ewangelizacji Rosji, później patronką wszystkich nowicjatów. W 1904 papież Pius XII ogłasza Teresę drugą patronką Francji obok Joanny d'Arc. W 1941 roku kardynał Suard, który zakłada misje francuskie, ogłasza Teresę ich patronką. W tym samym czasie buduje się oczywiście kościoły pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wczoraj dowiedziałem się, że w Polsce istnieją 33 takie kościoły. Niektóre z nich zaczęto budować już w latach 1926-1927. Na całym świecie jest ich około 2000, ale w tej statystyce nie jesteśmy za bardzo na bieżąco, ponieważ co chwilę powstają nowe kościoły.
na przykład w Afryce, po kościołach dedykowanych męczennikom z Ugandy, najliczniejsze są kościoły poświęcone świętej Teresie. Na świecie istnieje też 50 różnych zgromadzeń, których patronką jest święta Teresa. Jeśli zaś chodzi o papieży, to wszyscy oni od śmierci świętej Teresy byli w mniejszym lub większym stopniu miłośnikami Teresy. Wyjątkiem był Leon XIII, jedyny, który spotkał się z Teresą. Trzeba tu dodać, że miała ona wtedy tylko 14 lat. Ale już papież Pius X powiedział w czasie prywatnej audiencji, że święta Teresa jest największą świętą czasów współczesnych. Papież Pius XI był wielkim papieżem terezjańskim. Wygłosił bardzo ważne przemówienia z okazji beatyfikacji i kanonizacji Teresy, w których powiedział, że Teresa jest słowem Boga dla świata. Ludzie zwrócili mi uwagę na to, że jest to stwierdzenie jeszcze mocniejsze niż tytuł doktora Kościoła. Mimo to ten sam papież w 1932 roku odmówił przyznania doktoratu świętej Teresie, gdy jeden z francuskich jezuitów, przy ogromnym poparciu z całego świata, wystąpił do niego o przyznanie doktoratu świętej Teresie. W tym czasie bowiem żadna kobieta nie była doktorem Kościoła. Powiedział jednak: moi następcy zobaczą, co się da zrobić. Następny papież, Pius XII, przyjechał do Lisieux jeszcze jako kardynał Pacelli w 1937 roku z okazji inauguracji Bazyliki Świętej Teresy. Wielu starszych ludzi w Lisieux wciąż pamięta to wydarzenie. Kardynał Pacelli był też wtedy w Karmelu, aby spotkać się z siostrami Teresy. Celina, ucałowawszy rękę kardynała, rzekła: całuję rękę przyszłego papieża. Ten nic na to nie odpowiedział, a w 3 miesiące później został papieżem. Papież Jan XXIII, wcześniej nuncjusz papieski we Francji, bardzo często odwiedzał Lisieux. Kiedy był nuncjuszem w Turcji, miał wielką figurę świętej Teresy w swoim ogrodzie. Kolejny papież, Paweł VI, chciał przyjechać do Lisieux w 1973 roku z okazji stulecia narodzin świętej Teresy. Niestety, choroba mu na to nie pozwoliła. Papież Jan Paweł I, zanim został papieżem, napisał bardzo ładny list o Teresie i do Teresy, ponieważ miał zwyczaj pisania do świętych. Wreszcie papież z Polski. Ten był w Lisieux jeszcze jako ksiądz. Do Lisieux przyjechał po raz drugi już jako papież 2 czerwca 1980 roku. Ówczesny biskup diecezji powiedział mu wtedy tak: kiedy Teresa pojechała do Rzymu, audiencja u papieża zakończyła się zupełnym fiaskiem. Ale kiedy papież przyjeżdża, aby zobaczyć się z Teresą w Lisieux, to staje się wielkim świętem. Papież wygłosił do nas piękną homilię, mówiąc, że święci nie są ludźmi przeszłości. Święci są zawsze młodzi i są przyszłością Kościoła. Powiedział również: Teresa jest wielką świętą, ponieważ droga dzieciństwa Bożego jest drogą Ewangelii. Si vous prenez tous les enseignements de tous ces papes, et évidemment nous les avons publiés, vous avez les paroles de tous les papes responsables de l'Église sur la doctrine. Gdyby wczytać się w nauczanie wymienionych tu papieży, znajdziemy w nim słowa o teologicznej i duchowej doktrynie świętej Teresy. Bardzo wielu teologów również pracowało nad tym problemem. Wśród nich sporo teologów dominikańskich: ojciec Petito, ojciec Congar, ojciec Bro, a także inni: ksiądz Combe, ksiądz Bouillet, oratorianin, kardynał Garon, kardynał Journet, ksiądz Laurentin i wielu innych. Studia nad doktryną Teresy są więc bardzo obszerne. Obecnie, wraz z opublikowaniem dzieł wszystkich świętej Teresy, studia takie są podejmowane na uniwersytetach całego świata. Teresa miała również wielki wpływ na przyszłych błogosławionych i świętych, jak Elżbieta od Trójcy Świętej,
Edyta Stein, ojciec Maksymilian Kolbe, oczywiście ojciec Rafał Kalinowski, o którym już mówiłem, ojciec Brottier, czy też ludzie, których procesy beatyfikacyjne są otwarte, jak ojciec Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, czy stygmatyczka Marta Robin, a także ojciec Lagrange, który był egzegetą i założycielem szkoły biblijnej. Wspomnijmy też ludzi aktualnie żyjących, którzy mają pewne znaczenie w świecie, jak choćby matka Teresa z Kalkuty. Ma ona wielkie nabożeństwo do świętej Teresy. Seminarzyści z założonej przez nią gałęzi księży, prowadzonej przez księdza Józefa z Ameryki, przyjeżdżają co roku do Lisieux na rekolekcje. Teresa była też światłem dla tak znanych filozofów jak Bergson, Mounier czy Guiton. Ukazało się właśnie wznowienie jego książki Geniusz świętej Teresy, która stanowi filozoficzne studium o jej postaci. Wśród ludzi literatury Teresa wywarła też duży wpływ na Paula Claudela, który nawrócił się tej samej nocy Bożego Narodzenia w 1886 roku, w czasie której Teresa została uzdrowiona. Miała również oczywisty wpływ na Bernanosa, Moriaka, Greena, Mertona, Sesbrona i wielu innych. Chciałbym również powiedzieć słowo o cudach świętej Teresy, tej, która spędza czas w niebie na czynieniu dobra na ziemi. Owych cudów, jak już powiedziałem, nie można policzyć. Są to uzdrowienia fizyczne i duchowe. Wstawiennictwo świętej Teresy wzbudziło również niezliczone powołania kapłańskie. Za każdym razem, kiedy wygłaszam konferencję o Teresie, czy to we Francji, czy gdziekolwiek, zawsze przychodzą po konferencji ludzie, aby opowiedzieć mi o jakimś cudzie Teresy, który się wydarzył albo w ich życiu, albo w życiu ich rodziny czy przyjaciół. 2 miesiące temu byłem w Izraelu, między innymi w miejscowości Emaus. Nawiasem mówiąc, na konferencję przyszli i katolicy, i Żydzi. Po niej podeszła do mnie młoda kobieta i oto co mi powiedziała. Kiedy urodził się mój mały brat, mieszkaliśmy wtedy w Maroku. Był tak bardzo chory, że trzeba było przeprowadzić jak najszybciej całkowitą transfuzję krwi. Niestety, w Maroku nie można było tego uczynić. Szukaliśmy więc samolotu, aby jak najprędzej dostać się do Paryża, ale nie było takiego, który by odlatywał natychmiast. Skorzystaliśmy więc z samolotu wojskowego. Mój ojciec przyniósł mojego jednodniowego brata na jego pokład i oddał go w ręce pielęgniarki. W naszej rodzinie bardzo kochaliśmy świętą Teresę. Mój ojciec powiedział więc: z pewnością już nigdy nie zobaczę mojego dziecka, ale polecam je opiece świętej Teresy. Przylecieliśmy do Paryża i ambulansem w asyście policji dotarliśmy bardzo szybko do szpitala. Tam lekarze przebadali jeszcze raz dziecko i okazało się, że było zupełnie zdrowe. Oczywiście władze wojskowe miały nam za złe, że bez powodu narobiliśmy tyle zamieszania. Mój brat ma dzisiaj 30 lat i jest absolutnie zdrowy. Przypomina mi się też opowieść, którą usłyszałem niedawno, kiedy relikwie świętej Teresy były na południu Francji. Przybyło wtedy bardzo dużo ludzi, aby je uczcić. Spostrzegłem w tłumie pewną 40-letnią kobietę z wielkim bukietem kwiatów. Wyglądała, jakby czegoś szukała i jakby nigdy przedtem w tym miejscu nie była. Przybyła z małego miasteczka w Prowansji. Pytam ją: dlaczego pani dzisiaj przyszła z takim wielkim bukietem kwiatów? A ona mówi: przed 40 laty, kiedy byłam mała, zostałam uzdrowiona przez świętą Teresę. Miałam zupełnie zablokowane biodra i moja mama dała mi relikwię świętej Teresy, którą zresztą noszę do dzisiaj. Zdarzyło się też później, że kiedy do mojej kołyski mama włożyła lampę, zajął się od niej i spalił cały materac. Było bardzo dużo dymu, a ja sobie spokojnie spałam i ogień nic mi nie zrobił. Wszystko to wydarzyło się 40 lat temu, a dzisiaj przyszłam, aby podziękować świętej Teresie, ponieważ nigdy, z powodu odległości, nie udało mi się pojechać do Lisieux. Zobaczyłem jednak niedawno tę samą kobietę w Lisieux wraz z mężem, ponieważ powiedziała sobie, że musi mimo wszystko
pojechać na miejsce, do samej Teresy, aby jej podziękować. Przytoczyłem tu tylko dwie historie, ale mógłbym opowiadać przez całą noc. W Kairze jest kościół karmelitański w dzielnicy Szubra. W Egipcie, jak wiecie, nie ma wielu chrześcijan, ale oczywiście jest bardzo wielu muzułmanów. Otóż nawet muzułmanie przychodzą modlić się do świętej Teresy. Ta dokonała bowiem cudów również wśród nich. Na przykład pewna muzułmanka, cierpiąc na poważną chorobę, odwiedziła wszystkich doktorów w kraju, ale tak jak w Ewangelii, nic jej to nie pomogło. Ktoś jej więc powiedział: dlaczego nie pójdziesz pomodlić się do świętej Teresy w kościele w Szubra? Ona, mimo że była muzułmanką, poszła pomodlić się do świętej Teresy. Uważała ją bowiem za kobietę Bożą. I została uzdrowiona. Nie wiedząc, jak podziękować świętej Teresie, wpadła na pomysł i sprawiła sobie habit karmelitański. Teraz, aby okazać swą wdzięczność świętej Teresie, chodzi ubrana jak karmelitanka. Niezliczone cuda Teresy stały się przedmiotem wielu badań. Zauważono, że jest w nich zawsze jakiś charakterystyczny znak. Jedną ze specjalności Teresy są zapachy, na przykład zapach róży, lilii czy fiołków. Zaraz po śmierci Teresy pojawiły się te niezwykłe zapachy w Karmelu w Lisieux, a szczególnie w pobliżu sióstr, które nie za bardzo lubiły Teresę. W wielu przypadkach całkowicie zmieniły zdanie, zwłaszcza wtedy, kiedy zostały uzdrowione. Zupełnie niedawno pewna wspólnota, która zajmuje się ludźmi upośledzonymi umysłowo, zbudowała nową kaplicę i chciała mieć w tej kaplicy piękną fotografię świętej Teresy. Poprosiłem, aby nasza księgarnia wysłała taką właśnie fotografię zapakowaną w dużą tubę. Kiedy przesyłka dotarła na miejsce i została otwarta, dom napełnił się zapachem róż. Natychmiast do mnie zatelefonowano, aby mi o tym opowiedzieć. Poszedłem do księgarni, aby zapytać panie, które spakowały podarunek, czy nie dodały do niego jakichś różanych perfum. Spojrzały na mnie nieco dziwnie. Wyjaśniłem, że po otwarciu wysłanej przez nie przesyłki dom wspólnoty wypełnił się zapachem róż. W tym domu zdarzyło się to już po raz czwarty. Zdjęcie zawieszono w kaplicy, do której przychodzą młodzi, niekoniecznie chrześcijanie, pomagający ludziom upośledzonym. Wśród nich była pewna dziewczyna, która w czasie mszy świętej cały czas spoglądała na zdjęcie świętej Teresy. Po mszy zapytała, kto to jest. Kiedy jej wyjaśniono, była tym tak bardzo poruszona, że zdecydowała, iż pojedzie do Lisieux, aby przyglądnąć się wszystkiemu na miejscu. Oto jeszcze jeden dowód na to, że Teresa spędza swoje niebo, czyniąc dobro na ziemi. Évidemment, tous ces miracles, comme dans l'Évangile, ont une signification spirituelle. Wszystkie te cuda, podobnie jak cuda w Ewangelii, mają znaczenie duchowe, ponieważ bardzo często ten, który jest uzdrowiony, zmienia swoje życie. Mam przyjaciela, nazywa się Andrzej i mieszka w jednym z francuskich miasteczek. Zajmuje się handlem, sprzedaje sprzęt kuchenny. Swego czasu dużo pił i bił swoją żonę. Ich małżeństwo tak bardzo się nie układało, że wszyscy myśleli, iż dojdzie do rozwodu. Wraz ze swoim zięciem odwiedzał wszystkie bary w okolicy i byli razem dobrze znani. Nie wiem, jak się to stało, ale przeczytali książkę o świętej Teresie. I natychmiast się zmienili i już nie piją. Andrzej zmienił też swoje nastawienie do rodziny. Ma kolejne dziecko i przyjeżdżają teraz do Lisieux, aby podziękować Bogu i Teresie. Z okazji 10. rocznicy swego nawrócenia przysłał mi wiersze, aby podziękować Teresie. Jest teraz uczestnikiem synodu, to znaczy, że jest odpowiedzialny za pewne sprawy w swojej diecezji. Oczywiście w jego rodzinnym miasteczku ludzie są zaskoczeni takim obrotem sprawy. Można powiedzieć, że Teresa jest świętą powszechną.
Dokonuje bowiem takich rzeczy na całym świecie. Coś podobnego wydarzyło się w Brazylii, w Afryce i w innych częściach świata. Teresa została ogłoszona patronką misji tylko dlatego, że bardzo wiele pomogła misjonarzom na całym świecie. Bardzo wielu księży oddało swoją posługę kapłańską w opiekę świętej Teresie. Teresa powiedziała zresztą, że po jej śmierci bardzo wielu księży będzie pisało do Karmelu, a siostry nie będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie listy. W 1932 roku trzeba było stworzyć Towarzystwo Księży Przyjaciół Świętej Teresy. Ta organizacja ciągle jeszcze istnieje. Należą do niej księża diecezjalni i ojcowie ze zgromadzeń, którzy bardzo często zawdzięczają swoje powołanie w stawiennictwo świętej Teresy i którzy jej polecają, oddają w opiekę własną posługę kapłańską. Oczywiście Teresa dokonuje tych wszystkich rzeczy mocą Boga. Przed śmiercią wypowiedziała dość zadziwiające zdanie. Po mojej śmierci Bóg spełni w niebie wszystkie moje pragnienia, ponieważ na ziemi ja zawsze spełniałam Jego wolę. Święta Teresa jest tą samą małą dziewczynką, która bawiła się w Bissonnet i która często płakała. Tą samą, która później żyła w ukryciu przez 9 lat w Karmelu, która modliła się modlitwą ubogą i przeżywała noc wiary. Ale jest również tą, która uwierzyła w miłość Boga w Trójcy Jedynego. Teresa nigdy nie poddała w wątpliwość tego, że Bóg w Trójcy Jedyny jest miłością miłosierną. Odkryła, że życie z Bogiem polega na tym, aby być w Jego ramionach tak jak dziecko, w zadziwiającej zażyłości z Jezusem i z Ojcem. Dodajmy, że odważyła się w to wierzyć w czasie, kiedy bardzo wiele sióstr z Karmelu w Lisieux bało się Boga. Kazania z tej epoki ukazywały, że piekło jest niedaleko. Teresa sama miała w tym względzie bardzo wiele skrupułów, ale odkryła, że miłosierdzie Boga, które wyraża się przez Jezusa, sprawia, że Ojciec przyjmuje każdego syna marnotrawnego. Teresa mówiła: On jest taki nie tylko w stosunku do mnie, ale w stosunku do wszystkich największych grzeszników świata. Tak kończy swój ostatni rękopis. Jeślibym nawet popełniła wszystkie najgorsze przewinienia, pójdę zawsze rzucić się w ramiona Ojca, tak jak dziecko. Teresa ma ogromny wpływ na więźniów, na wielkich przestępców. Kiedy miała 14 lat, modliła się za mordercę Pranziniego, który zabił w Paryżu 3 kobiety. Teresa wstawiała się za nim, a on przed wejściem na gilotynę ucałował krzyż 3 razy. Teresa wtedy powiedziała: Został uratowany przez miłosierdzie Boga. Po jej śmierci wielu więźniów odkryło Teresę. Najbardziej znanym przykładem we Francji jest Jacques Fesch, młody, 24-letni chłopak, który zabił policjanta w Paryżu. Został skazany na śmierć i karę wykonano 1 października 1955 roku w dniu Święta Teresy. Jacques nawrócił się w więzieniu i napisał wspaniały list do swojej córki i żony, które wciąż żyją. Niedawno kardynał Lustiger otwarł proces beatyfikacyjny Jacquesa Fesza, co wywołało rzecz jasna wiele hałasu. Jacques został nazwany dobrym łotrem XX wieku. Zdarzyło mi się jako biskupowi pojechać do więzienia w Caen, w mojej diecezji, gdzie znajdują się ludzie skazani na kary od 8 do 20 lat więzienia. Na miejscu jest duszpasterz i grupa chrześcijan, a wśród nich grupa ludzi związanych z Teresą. Niektórzy znają Teresę nawet bardzo dobrze. Pozostają też w kontakcie z karmelami naszej diecezji. Więźniowie dzielą się wspólnie na temat Ewangelii i nagrywają to na kasetę, a w Karmelu siostry czynią to samo. Po czym wymieniają się nawzajem nagranymi kasetami. W ten sposób karmelitanki mogą modlić się wraz z więźniami. Tak przedstawia się pośmiertne życie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i od świętego oblicza. Oczywiście ono wciąż trwa. Obecnie zbliżamy się do 100-lecia jej śmierci,
które już zaczęliśmy przygotowywać na całym świecie. Będzie to okazja, aby odkryć na nowo przesłanie świętej Teresy, które może zmienić nasze życie, ponieważ pokazuje drogę do świętości możliwą dla wszystkich ochrzczonych w najbardziej zwyczajnym życiu, tak zresztą jak Sobór Watykański II nas o to prosi. Świętość nie polega na tym, aby zostać kanonizowanym. Zresztą nie wiadomo dokładnie, ilu mamy świętych. Sam Jan Paweł II bardzo wielu ich kanonizował. Przypuszcza się, że jest ich około 8-9 tysięcy. Ale istnieją przecież miliony świętych niekanonizowanych, tych, którzy żyli Ewangelią na przestrzeni całej historii. Wiecie też, że papież ma przyjechać do Paryża w 1997 roku z okazji międzynarodowego spotkania młodzieży, na które są zaproszeni oczywiście wszyscy młodzi. Z Paryża jest tylko godzina drogi pociągiem do Lisieux. Mam nadzieję, że również w Lisieux zjawi się wielu Polaków. Na nowo również podjęliśmy sprawę doktoratu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak wspomniałem, została ona zapoczątkowana już w 1932 roku. Kim jest doktor Kościoła? Po pierwsze, jest to święty kanonizowany. Po drugie, to ktoś, kto posiada przesłanie, doktrynę duchową pożyteczną dla wszystkich. Wreszcie wymagana jest oficjalna deklaracja Kościoła. Obecnie 28 konferencji episkopatów na całym świecie poprosiło o doktorat świętej Teresy. Tysiące chrześcijan podpisało również listy z prośbą o ogłoszenie Teresy doktorem. Ojcowie karmelici z Krakowa przekazali mi 1500 podpisów. Jeżeli wy również jesteście tym zainteresowani, to możecie pod taką prośbą się podpisać. Teresa z pewnością zostanie doktorem i sprawą bardzo ważną jest fakt, że osoba młoda, na dodatek kobieta, zostanie najmłodszym doktorem Kościoła dla trzeciego tysiąclecia. Ale zostawmy to Kościołowi. Stanie się to wtedy, kiedy Bóg zechce. Kończąc, chcę podziękować tym, którzy przygotowali te dni. Dziękuję też Papieskiej Akademii Teologicznej za udostępnienie nam sal, co w pewien sposób przeszkodziło w normalnych zajęciach. Chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy pracowali nad kasetą z poezjami świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Oczywiście zabiorę ją do Lisieux, ponieważ przez Lisieux przewija się wielu Polaków. Dziękuję również wam wszystkim, którzy mieliście chęć i cierpliwość, aby spotykać się tu co wieczór. I mam nadzieję, że wszyscy zorganizujecie bardzo piękne obchody stulecia śmierci świętej Teresy i kiedyś przyjedziecie do Lisieux. Uprzedzam tylko, że zanosi się tam na tłumy, ale Pan na pewno rozszerzy to miasto, aby dla wszystkich starczyło miejsca.